Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, a dla tych, którzy oglądają nas wieczorem, dobry wieczór. Lekarz warszawski, tak zatytułowałem naszą dzisiejszą rozmowę. Będziemy rozmawiali o tym, w jakiej kondycji zdrowotnej znajduje się nasze społeczeństwo. Pytanie chyba szczególnie aktualne w tej chwili, kiedy społeczeństwo w wyborach politycznych zażądało jakiejś bardzo gwałtownej kuracji. Zażądało kuracji, zdaje się, dotyczącej tego wszystkiego, co nazywa się sferą budżetową. Zdaje się właśnie sprawy oświaty, sprawy leczenia, sprawy ubezpieczeń były tą sferą, która najbardziej gniewa, jak się okazuje, i młodych, i starych. Zaprosiłem do naszego studia lekarzy, może nas wyleczą. Zaprosiłem pana Jacka Łuczaka, lekarza menedżerów. Panią, którą zwykło się nazywać lekarzem wojewódzkim, dokładnie rzecz biorąc, pani Anna Gręziak jest dyrektorem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim. Pani Elżbieta Smaga, chcę powiedzieć, pochodzi z Sulejówka, w każdym razie w Sulejówku jest lekarzem gminnym, dokładnie lekarzem miejskim, bo Sulejówek to miasto i to służba zdrowia nie tyle może sprywatyzowana, ile przejęta przez gminę, czyli ZOS, Zakład Opieki Zdrowotnej, który powinien, czy dotychczas mieścił się w strukturze wojewódzkiej, czyli po prostu państwowej, tutaj został przejęty przez gminę. No i lekarz domowy z Ursynowa, pan Konstanty Radziwiłł, po prostu lekarz, po prostu człowiek pracujący w ZOS-ie, właśnie w takim normalnym, podległym rejonowi ośrodku zdrowia, który odbywa wizyty domowe i który no pewnie nawet jakoś stara się na tym zarabiać. Proszę Państwa, wiele pytań związanych z leczeniem, ale może pierwsze. To cośmy zrobili, pani dyrektor, przez te 4 lata? Czy wszystkie zdobycze socjalne wspaniałego ustroju sprawiedliwości społecznej zostały zaprzepaszczone? Znaczy ja mogę mówić najwyżej o zdobyczach socjalnych w ochronie zdrowia i nie sądzę, żeby tutaj można było podsumować ten okres ostatnich 4, a w przypadku mojego urzędowania w Wydziale Zdrowia 3 lat jako klęska, jako utrata wszelkich zdobyczy. Wiadomo jest, że kryzys ekonomiczny, jaki spotkał kraj, dotyczy również ochrony zdrowia, ale też rozwój medycyny, jaki w ciągu tych 3 lat nastąpił i spowodował wdrożenie również nowych procedur, nie zawsze najtańszych, w tej biednej polskiej służbie zdrowia. Był to okres, kiedy z jednej strony dla pacjentów bezpośrednio wynikła sprawa odpłatności za leki, bo duża część społeczeństwa, zanim została wprowadzona ustawa o odpłatności za leki, otrzymywała je bezpłatnie. Ta ustawa uregulowała odpłatność tak, że wszyscy jednakowo płacą za to, za otrzymywane w aptekach leki i to rzeczywiście dla pewnych grup społecznych stanowi obciążenie większe niż dotychczas, ale też stworzony został również mechanizm, w którym można było otrzymywać celowe zapomogi na właśnie zakup leków, szczególnie dla tych, których dochody w rodzinie były tak nieduże, że ten wydatek na leki stanowił jakiś znaczny procent ich dochodów. Faktem jest, że niewiele osób korzystało z tego, ale to był rzeczywiście pewien zasadniczy moment, w którym pacjenci mogli odczuć, że ich bezpieczeństwo socjalne, czy jak, no w każdym razie, że muszą więcej na leczenie wydawać. Z drugiej strony ten okres był takim okresem, który zmuszał menedżerów w opiece zdrowotnej do gospodarowania pieniędzmi. To było zupełnie nowe zjawisko, które nie miało miejsca wcześniej, kiedy to zawsze w końcu roku i świadczyło chociażby o takim przekonaniu. Ja nie rozumiem. Pani mówi menedżerów w opiece zdrowotnej, tak. A jest pani urzędnikiem państwowym, prawda? Czyli tutaj jeszcze o menedżerowaniu. Ja w każdym razie nie wiem, czy można mówić. Pan Łuczak jest, przedstawia się jako menedżer. Jakie istnieją możliwości, no właśnie, robienia tutaj interesu, czy kalkulowania kosztów i strat? Ja myślę, że z punktu widzenia managementu to jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Uważam, że ta ustawa stwarza pewne warunki wyjściowe do tego, żeby o prawdziwym managemencie w ochronie zdrowia zacząć mówić. I
Może jeszcze jedna jaskółka. To jest rozporządzenie, które w tej chwili już wchodzi w życie. Rozporządzenie o... jakąkolwiek jednostką zdrowia podległą w państwu, prawda, wojewódzką czy resortową, a tymi prywatnymi, jak pan mówi, przedsiębiorcami? Otóż właśnie ustawa, o której kolega wspomniał, o zakładach opieki zdrowotnej, jest będąca no, pewną rewolucją w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Stwarza możliwość zawierania przez dysponenta środków, w tym przypadku przez wojewodę, znaczy w moim przypadku przez wojewodę, ale również na przykład przez gminę, zawierania kontraktów z zakładami służby zdrowia również niepublicznymi, czy wręcz z prywatnie praktykującymi lekarzami na wykonywanie usług zdrowotnych dla określonej populacji, na określonych zasadach. Oczywiście dysponenta środków, tak. Powiedziała pan, nie gmina, ale województwo. Co to znaczy dysponent środków? Jakich środków? Środków budżetowych oczywiście, ponieważ na dzień dzisiejszy zdrowie jest finansowane z budżetu państwa, a szersze pojęcie dysponenta środków zakłada możliwość również innych form finansowania w przyszłościowego, bez konieczności zmiany ustawy. To jest chyba pytanie podstawowe właśnie, w jaki sposób powinno się finansować ochronę zdrowia, to znaczy kto właściwie ma za moją ochronę zdrowia płacić? Ja sam, jakaś gmina, miejsce mojej pracy, ktoś, kto mnie ubezpiecza. Pani Smaga reprezentuje tak zwany ośrodek gminny. Czym się to różni od ośrodka rejonowego? W 90 roku świeżo wybrany samorząd Sulejówka chciał skorzystać z możliwości, które dawała ustawa samorządowa i przejąć jak gdyby kontrolę nad wszystkim, co znajduje się na terenie gminy i móc ingerować, decydować, a i współfinansować również. Co prawda, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, nikt wtedy jeszcze nie podejrzewał, jakiego rodzaju będzie, jakiej wysokości będą to środki, aczkolwiek sądzę, że przewidywania takie brano pod uwagę. Wiedząc, że kondycja służby zdrowia nigdy w Polsce nie była dobra, ja pracuję lat 18 jako lekarz i mogę to powiedzieć z całą stanowczością, że ta kondycja była od wielu, wielu lat zła i pracowników, i samej służby zdrowia. To, że przeżywamy przez te 4 lata trudności, zmusiło do pewnych działań, moim zdaniem, niekonwencjonalnych dla nas, dla w końcu ludzi wychowanych w tym systemie. Ja muszę powiedzieć, że ja się uczę każdego dnia i oczywiście się dziwię i nadal się uczę, co nie przeszkadza, że ja przyjmuję to z pokorą. Po prostu do tej pory tego nie robiliśmy. Do tej pory nikt nie liczył kosztów w ochronie zdrowia. To nie znaczy, że to są zupełnie wyrzucane pieniądze, ale nie było takiego zwyczaju. Po prostu nikt na takie rzeczy nie zwracał uwagi. Jeżeli pytał pan o finansowanie, bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Być może powinien to być sprawny system ubezpieczeń zdrowotnych. Ja mam takie wrażenie jako lekarz, że żeby wyjść z tego no, nie najlepiej zorganizowanego finansowania budżetowego, to może trzeba by przejść na ubezpieczenia, ale fachowcy mówią, że to jest pewne zagrożenie. W tezach, które pani przygotowała do swojego wystąpienia na sesji sejmiku samorządowego, pani napisała, że o tyle lepsze jest gminne finansowanie oświaty, zajmowanie się, że decydenci są jednocześnie najczęściej pacjentami. No ja się nie całkiem jestem w stanie z panią zgodzić, ponieważ ja może decydentem jestem niewielkim, ale od 20 lat właściwie nie zajrzałem do żadnego, również całe moje leczenie. Nie, to również, ale również to, że całe moje leczenie, jakie odbywam, czy to dermatologiczne, czy stomatologiczne, czy jakieś tam inne, nie będę opowiadał, odbywa się za moje pieniądze, nic mi tego nie zwraca, robię to po prostu w spółdzielniach, prawda? Takich lub innych. Pojawia się pytanie, czy no, tak zwana średnia warstwa tego społeczeństwa w ogóle korzysta z ZOZ-u, czy powinna korzystać, czy też moje wydatki na służbę zdrowia, na przykład na pańską wizytę pana doktora, nie wiem, mojego dziecka, powinny być mi refinansowane w jakiś inny sposób. Czy to wszystko się musi odbywać poprzez jakąś organizację, jakiś wojewódzki czy samorządowy ośrodek, czy może po prostu w relacji pacjent ubezpieczający? Czy istnieje taka możliwość w pańskim wypadku, kiedy pan krąży po domach i leczy po prostu ludzi? Proszę pana, to jest sprawa bardzo skomplikowana. Jak ona jest skomplikowana, to najlepszym dowodem tego jest chyba
sytuacja, jaka panuje na świecie, że nie ma jednego modelu, który by się sprawdził i który byłby zaakceptowany i wprowadzany we wszystkich krajach, które są no, jakby no, na wyższym stopniu zaawansowania cywilizacyjnego niż my. Zupełnie inaczej to się odbywa w Szwecji, inaczej w Holandii, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii i w wielu innych krajach, prawda? Mimo że no tak powiedzmy każdy z nas mógłby spojrzeć na tamte kraje i powiedzieć, no nieźle to tam działa, prawda? Ale działa zupełnie inaczej w każdym kraju. Generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że są dwa systemy, które należy rozważać i myślę, że też te systemy są do ewentualnego zastosowania w Polsce. Otóż no, jeden system, który, o którym się jakby tak najchętniej mówi i wszyscy o nim chętnie myślą, to jest system ubezpieczeń. Właśnie tak jak pan mówi, że ja idę sobie gdzieś tam do lekarza, korzystam z takiej czy innej porady, takie czy inne są koszty tego leczenia. I następnie ktoś tam mi to zwraca, jakaś ubezpieczalnia, no, do której w określonym procencie. Tak, w określonym procencie, według zasad, które są określone. Wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że okazuje się, że koszty służby zdrowia nie ponoszone na tego typu leczenie, na jakie pan był narażony, ale na znacznie poważniej, ale wtedy, kiedy trzeba korzystać z leczenia, które jest naprawdę drogie, w sytuacji chorób, które po prostu no, wymagają milionowych, jeśli nie miliardowych nakładów na jednego pacjenta, takich chorób jak choroby nowotworowe, białaczki, przeszczepy i tak dalej, po prostu okazuje się, że gdybyśmy się wszyscy składali na pokrycie kosztów leczenia niektórych z nas, którzy będą mieli nieszczęście zachorować na takie choroby, to składka będzie tak wysoka, że po prostu nikt nie będzie chciał jej zaakceptować. I tu pojawia się problem. Dodatkowym problemem jeszcze jest to, że no, według obliczeń w krajach, w których instytucje ubezpieczeniowe nieźle działają, pochłaniają one mniej więcej 20% tego, co ludzie złożą razem, prawda, w celu jakby przeznaczenia tego na koszty leczenia. I to jest wielki problem, bo okazuje się, że gdy zakładać taką instytucję ubezpieczeniową, to te koszty przez rok w ogóle mogą pochłonąć wszystko. Oczywiście to bardzo pan chyba precyzyjnie w tej chwili powiedział. I tu się pojawia pytanie, czy można rozróżnić coś takiego, co jest, nazwijmy to, podstawową opieką zdrowotną. To pan tutaj lansuje taki termin, chyba ochrona zdrowia, tak, czy profilaktyka. Rozdzielam kwestie, które należy definiować jako ochrona zdrowia i kwestie, która się nazywa opieką zdrowotną. Są dwie różne rzeczy. Ja to rozdzielam. Faktycznie ochrona zdrowia jest czymś pojęciem szerszym. Okazuje się, że zdrowie nasze zależy tylko w niewielkim stopniu od tego, co się dzieje w opiece zdrowotnej, a więc lekarze, pielęgniarki mają tylko pewien określony wpływ na zdrowie ludzi. Natomiast ochrona zdrowia obejmuje również na przykład ochronę środowiska, czy też zachowania prozdrowotne, które są w większości wypadków ważniejsze i mają większy wpływ na stan zdrowia społeczeństw niż opieka zdrowotna. Opieka zdrowotna jest oczywiście jakby w sytuacji zagrożenia zdrowia mają prawo do tego, żeby udać się do lekarza, do placówek. Podstawową opiekę zdrowotną miał na myśli coś, co byłoby jednakowym dla wszystkich zestawem świadczeń, które w ramach, tak jak już się umówiliśmy tutaj, co do tego, że koszty drogich procedur to jest sprawa zupełnie inna, natomiast podstawowa, to co może spotkać przeciętnego człowieka w jego zagrożeniu zdrowia, to jest coś zupełnie innego. To co musi spotkać, czyli profilaktyka, prawda? Zęby, profilaktyka to jest jedno, natomiast przygotowywanej we wszystkich krajach, które mają wprowadzony system ubezpieczeniowy, i również u nas w przygotowaniu reformy opieki zdrowotnej opracowane zostało coś, co się nazywa gwarancjami w zakresie zdrowia. I w naszym przypadku, ponieważ ciągle obowiązek spoczywa na państwie, nazwany to został ten dokument w formie projektu na razie, został nazwany gwarancjami państwa w zakresie ochrony zdrowia. I jak gdyby tutaj możliwości kontaktu pacjenta ze służbą zdrowia zostały zaklasyfikowane w trzy grupy. Pierwsza z nich to są takie schorzenia i takie procedury medyczne, które byłyby bezpłatnie dla wszystkich. Niezależnie od tego, czy to z budżetu, czy z ubezpieczeń, które u nas w każdym projekcie byłyby, gwarantowałyby równość dostępu, pewność dostępu, solidarność społeczną. Wszystkie projekty to mówią. Natomiast bezpłatne procedury, czy jak mówię, czy z budżetu, czy z innych źródeł finansowania, inne za częściową odpłatnością i inne zupełnie bezpłatne. Jak również jest w tym projekcie wymieniony
cały szereg procedur medycznych, tych najdroższych właśnie, o których pan doktor wspominał, typu przeszczepy serca, przeszczepy w ogóle innych narządów, typu dializoterapia, które byłyby finansowane poza tym systemem już przez państwo, z budżetu państwa, niezależnie od innych źródeł. No właśnie, znaczy mówimy o rozmaitych typach ubezpieczeń. Muszę państwa zapytać, ostatnio się strasznie modny zrobił to hasło powiatowe, prawda? Hasło, które tak naprawdę oznacza przejęcie tej całej służby, która nazywa się rejonowa, no a rejon to jakby też fragment województwa, czyli rządowej struktury, przez coś, co ma być określone jako drugi szczebel samorządu. Ja podejrzewam, że większość warszawiaków, którzy nas w tej chwili słuchają, niedokładnie nawet rozumie, o co tutaj chodzi. Ja sam rozumiem to. W Warszawie to jeszcze to w ogóle bardzo trudno zrozumieć. Natomiast ja chcę zapytać, co nam z tego? Czy to jest operacja, na której mają zyskać coś pacjenci? Czy tutaj są w większości lekarze? Zyskają coś na tym lekarze? Czy jest to może wyłącznie operacja dla urzędników, nie wiem, może tych samorządowych, którzy nagle dostaną jakąś władzę do ręki, którą wydrą urzędnikowi wojewódzkiemu, którym jest obecna to pani Gręziak? Jak państwo oceniacie ten cały pomysł z oddawaniem służby zdrowia, tak jak to się stało w Sulejówku? No tak, tylko Sulejówek jest małą gminą liczącą 17 tysięcy mieszkańców i ciężko porównać warunki Sulejówka, takiej małej gminy, czy sąsiedniej, Wesołej, która w tej chwili również ma, przejęła służbę zdrowia, liczy 11 tysięcy mieszkańców z powiatem. I myślę, że decydenci, którzy tworzą ten projekt powiatowej Polski, mają na myśli chyba jednak inną rolę dla tego powiatu w organizowaniu ochrony zdrowia niż dla pojedynczych gmin, szczególnie takich małych, bo nieporównywalna jest gmina Sulejówek z gminą Śródmieście w Warszawie, prawda? To są zupełnie różne struktury. Ja muszę powiedzieć, że mi bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, aczkolwiek pamiętam jeszcze Polskę powiatową, było to dość dawno. Ale no tak, ale w zupełnie innej strukturze zarządzania, bo tu pojawia się to pytanie, czym się różni struktura samorządowa od struktury rządowej? Tym mianowicie, że w strukturze samorządowej nie ma podziału budżetu na poszczególne paragrafy. Tam nie ma paragrafu pod tytułem zdrowie czy oświata. Rada gminy, powiedzmy Śródmieście, podejmuje decyzję, a tyle na zdrowie, bo nam się zdrowie wali, albo jesteśmy zdrowiem zainteresowani, możemy to zdjąć z oświaty. Takiej możliwości w Urzędzie Wojewódzkim nie ma. Czy z punktu widzenia, nie wiem, pana lekarza z Mokotowa, prawda, Ursynowa, w ogóle ta cała operacja ma sens, czy jest to dla pana jakaś abrakadabra, czysto urzędnicze? Proszę pana, jest to abrakadabra, rzeczywiście. Ja muszę powiedzieć, że nie rozumiem całej tej koncepcji. Natomiast jeżeli już właśnie zastanawiać się nad sposobami finansowania, bo w sumie głównie o to tu chodzi. Ja muszę powiedzieć, że takim ciekawym pomysłem, który zresztą z tego co wiem w Polsce jest również rozważany, alternatywnym albo przynajmniej częściowo alternatywnym dla ubezpieczeń jest system, który no plus minus istnieje w Wielkiej Brytanii. Lekarzy właśnie domowych, którzy oni, a nie urzędnicy czy jakieś tam rejony czy jakieś inne struktury, więc ci lekarze domowi, oni są nośnikami pieniędzy dla swoich podopiecznych. Po prostu system, więc zaraz to wytłumaczę. System polega na tym, że lekarz rejonowy, czy domowy, czy jak go tam nazwać, po angielsku jest to general practitioner, jest to lekarz, który ma pod opieką pacjentów jakąś tam określoną liczbę. Oczywiście sposób, w jaki on, że tak powiem, dobiera sobie tych podopiecznych, może być rozmaity, czy oni go wybierają, czy to są ulice, które jakoś tam mu podlegają, to już jest jakby drugorzędna sprawa. Natomiast jak gdyby jego budżet, czyli budżet przeznaczony na leczenie tych jego podopiecznych, zależy tylko i wyłącznie od liczby tych podopiecznych. On ma pewien budżet, który on, a nie kto inny, przeznacza na leczenie tych swoich chorych. W jaki sposób to się odbywa? Otóż, tak jak pan mówi, że pan się leczył dermatologa czy różnych innych specjalistów. Taki sposób oczywiście dla każdego powinien być, jeżeli ma ten człowiek pieniądze, dostępny. Każdy ma prawo leczyć się jak chce, ale jest też coś takiego jak ekonomika służby zdrowia. Nie każda choroba skóry musi być leczona przez dermatologa. Może ją leczyć często i powinien lekarz. Pytanie. Jedna z szefowych ośrodka zdrowia powiedziała mi, że jest taka tendencja, która się nazywa, że przychodzi pacjent i chce być leczony u loga.
nie mylić z urologiem. I to jest jakiegoś loga. To jest bardzo poważne. To nie był... Z dwóch względów. Jeden wzgląd to jest, no, dla mnie jako lekarza w oczywisty sposób wzgląd po prostu no, wzgląd dobra chorego. Wcale dobro chorego nie jest w tym, żeby był leczony przez specjalistów na każdą chorobę. Oczywiście są granice kompetencji tego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale to on powinien decydować o tym, gdzie są te granice, a nie lekarz, który mówi, panie doktorze, ja nie będę się rozbierał, wchodzi w kożuchu, prawda, i tak dalej. Ja tylko skierowanie do ortopedy proszę, ja się pytam, słucham, o co chodzi. I nie, mnie tylko kolano boli, prawda? To jest bez sensu zupełnie. Natomiast jeśli wolno dokończyć bardzo króciutko to, co mówiłem o tym systemie angielskim. Otóż system ten polega na tym, że jeżeli ja rzeczywiście zdecyduję, że pacjent nie może być leczony przeze mnie, to ja daję mu skierowanie do, powiedzmy, dermatologa i jak gdyby płacę za niego, temu dermatologowi. To znaczy pacjent ode mnie, przeze mnie, niesie pieniądze. Jeżeli pacjent ma życzenie pójść bezpośrednio do dermatologa, bo taką ma fantazję, to oczywiście może tam pójść, ale zapłaci za to 100% tego, co jest warta ta wizyta. Ogromna władza dla lekarza takiego domowego. No tak, tylko że jednak trzeba pamiętać o tym, że ta służba zdrowia coś kosztuje i to nie może być tak, i nigdzie na świecie taki model nie mógłby być zaakceptowany, żeby to pacjent, no w końcu nie znający się na medycynie, decydował o tym, kto ma go leczyć, w jaki sposób, gdzie, jakimi metodami, w oparciu o jakie badania należy wykonać i tak dalej, i tak dalej. To powinno być dostępne dla pacjenta, jeżeli on ma na to pieniądze i taką ma fantazję. Natomiast z całą pewnością nie jest to możliwe, żeby zamknąć to jakąś właśnie, prawda, rozsądną ekonomią, a w moim przekonaniu jako lekarza nie jest to również rozsądne i nie jest to również dobre dla chorego jako chorego. Zresztą muszę powiedzieć, że wprawdzie istnieje taka tendencja, czy taka moda, czy jak zwyczaj właśnie leczenia się wyłącznie u specjalistów na naprawdę najbardziej błahe choroby. A w tej chwili, kiedy dotarły do nas rozmaite super wymyślne metody diagnostyczne, również jeszcze druga moda na badanie wszystkiego, co popadnie, prawda, w sposób jak najbardziej nowoczesny przez ludzi, którzy wcale, prawda, tego nie wymagają. No powiedzmy, ale są jeszcze znacznie bardziej wymyślne metody, które się używa, prawda? Tomografia komputerowa całego ciała. To jest tak już przysłowiowe, prawda? Ale w każdym razie o co mi chodzi? Otóż... A tak a propos jako tomografii, mowa państwo doktorostwo, czy to prawda, że jeżeli ktoś ma potencjalnego raka i go będzie badał tomografią, to w sposób tomograficzny, to istnieje możliwość, że się jakby pobudzi te komórki, które mogły być uśpione? Chyba nie, aczkolwiek jest to metoda, która... Takich doniesień nie ma. Zresztą, nie, no wie pan, jest to bez sensu, bo ta tomografia komputerowa też ma pewną zdolność rozdzielczą. Czyli no też zawsze istnieje możliwość, że czegoś się tam nie złapie. No i chyba najważniejszy temat, który musimy poruszyć, bo to wszystko pięknie brzmi, kiedy pan o tym mówi, natomiast... Społeczeństwo, jeśli mocno narzeka na władzę, to chyba jeszcze bardziej narzeka na lekarzy. A na to, że łapówki biorą, bo źle zarabiają, a na to, że są niekompetentni, a na to, że dobrzy to już dawno wyjechali, prawda, i radzą sobie gdzieś na zachodzie. Jakie państwo macie poczucie, jak bym powiedział, identyfikacji zawodowej, doskonałości zawodowej, poczucie w związku z literaturą, dobrego sprzętu, no w ogóle możliwości prawdziwego i pełnego wykonywania swojego zawodu? Proszę pana, no więc ja myślę, że wprawdzie rzeczywiście jest tak, że jest dużo nieporozumień, jest dużo rozmaitych jakichś dziwnych rzeczy w służbie zdrowia, ale naprzeciw tym różnym dziwnym rzeczom jest też duży taki strumień i duże zapotrzebowanie na normalizację, która jednak już się dzieje. I to jest to, co zapytajmy państwa wszystkich o to, jak to wygląda w Sulejówku, jak to wygląda z punktu widzenia urzędu, jak to wygląda w Sulejówku. Ja myślę, że tak jak wszędzie, aczkolwiek ja myślę, że przez te 3 lata pracy ja zaobserwowałam pewne zmiany takiego utożsamiania się tych pracowników z tym miejscem ich pracy, gdzie przedstawiciele gminy bardzo blisko im się przyglądają. I w związku z tym to sprzężenie zwrotne, o którym ja mówiłam, że ci, którzy dofinansowują, bo finansuje wojewoda, ja chciałam sprostować, to może nie wyszło w tej mojej pierwszej wypowiedzi, dofinansowuje tę służbę zdrowia gmina, ale również współdecyduje i myślę, że personel ma tę świadomość. Pyta pan o nasze samopoczucie jako lekarzy. Ja myślę, że w Polsce się bardzo trudno lekarzom pracuje i myślę, że niektórzy tej presji moralnej nie wytrzymują. Przez lata pracy
Stąd myślę, że są łapówki, były. Natomiast mam nadzieję, że ich nie będzie. To jest to, co pan doktor mówił. Wydaje mi się, że zaczynają się pewne rzeczy uzdrawiać w tym środowisku. A żeby ich nie było, muszą zostać wyczyszczone relacje finansowe pomiędzy lekarzem, jego pracodawcą i pacjentem. Czy mamy jakiś pomysł, jak to ma funkcjonować? Znaczy ja myślę, że pomysłów jest kilka. One w sumie są w pewnych punktach zbieżne. Są projekty zmiany sposobu finansowania ochrony zdrowia właśnie na system ubezpieczeniowy, czy różnice między opcjami wynikają, czy polegają wyłącznie na okresie czasu niezbędnym do wprowadzenia tych systemów. Na pewno jest tak, że jeżeli będzie po pierwsze płacenie czy to za usługę, czy od ilości podopiecznych, potencjalnych pacjentów, czy też, co jest chyba szczególnie również istotne, z udziałem własnym pacjenta, a zwłaszcza jeżeli będzie udział własny pacjenta, to wszelkie czarne praktyki nie będą miały uzasadnienia. Czarne praktyki wśród lekarzy chyba istnieje ogromne ciągle zróżnicowanie zawodowe. Są tacy, którzy biorą 200, może i więcej tysięcy za wizytę. Są tacy, którzy zarabiają 1,5-2 miliony na etacie. Jak to wygląda w środowisku? Jak to wygląda? Pan się przedstawia jako menedżer, prawda? Na czym polega ten management, kiedy dobry lekarz po prostu ma praktykę? Management jakby nie ma nic do rzeczy tutaj do kwestii sposobu realizowania niekiedy praktyki. Czy zarabia? No, to są takie praktyki, które doprowadzają do przekazywania pieniędzy w sposób nieuzasadniony na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Byłaby możliwa, jest taka możliwość, podatek i płacone, zgromadzone z budżetu, czy też gromadzone w systemie ubezpieczeń. Jakby tutaj jest to pewien mit cudownego. Mniej więcej to, o czym mówił kolega, ja myślę, o systemie że... brytyjskim. I ten system łącznie dopiero, te trzy elementy łącznie gwarantują jakieś uporządkowanie w tej chwili. Szczerze nic dodać. Pan powiedział, potrzebny jest sensowny dystrybno państwo. Państwo, które zapewni opiekę zdrowotną tym wszystkim, którzy wymagają niebywale drogiego leczenia. Potrzebny jest niewątpliwie sprawny, uczciwy system, w którym będzie można, każdy będzie mógł zapewnić sobie opiekę zdrowotną na takim standardzie, na jakim żyje, a wiadomo, że nie wszyscy w tym kraju żyjemy na tym samym standardzie i tutaj jakieś zróżnicowania muszą być konieczne do zaakceptowania. Potrzebne jest leczenie i w sensie dosłownym, i w sensie metaforycznym. Potrzebne jest jakaś sensowne spojrzenie na tę całą sferę, od której zacząłem, na sferę, która się nazywa rewindykacją sprawiedliwości społecznej, bo chcielibyśmy jednak, żeby każdemu jego życie i jego zdrowie mogło być darowane i żeby nikt tego nie musiał kupować za zbyt drogie pieniądze. Myślę, że ta dyskusja będzie trwała, nie tylko tu, będzie trwała w radach gmin, będzie trwała w parlamencie, będzie trwała w tych wszystkich miejscach, które w Warszawie nie tylko zastanawiają się dzisiaj, jak połączyć konieczności ekonomiczne z pragnieniami społecznymi. Dziękuję państwu lekarzom i zajmującymi się służbą zdrowia za przybycie.